Stworzenie przyjaznego mieszkańcom miasta to główny cel wszystkich służb bezpieczeństwa, a sprawny nadzór umożliwia nowoczesny sprzęt i odpowiednio wykwalifikowana kadra. Komenda Wojewódzka zorganizowała szereg specjalistycznych kursów, z których skorzystał co drugi strażak na Kujawach i Pomorzu. Strażacy uczestniczyli w szkoleniach dla płetwonurków, instruktorów czy też dyspozytorów stanowisk kierowania. Straż pożarna w Toruniu, słucham. Dzięki unijnemu wsparciu Straż Pożarna wzbogaciła się o specjalistyczny sprzęt, który umożliwia skuteczniejszą walkę z pożarami. Unijne fundusze pozwoliły na doposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Pożarnicy otrzymali samochód wyposażony w zestaw narzędzi hydraulicznych, samochód rozpoznania chemicznego, a także pojazd z podnośnikiem pozwalający prowadzić działania ratownicze do wysokości 25 metrów. Na wyposażeniu są także samochody terenowe oraz bus do przewozu osób zakupiony z zestawem sprzętu do działań poszukiwawczych pod wodą. Wydział Ruchu Drogowego, Komenda Miejska Policji w Toruniu. Z uwagi na wykroczenie rozmowa przez telefon, poproszę prawo jazdy, dowód rejestracyjny, ubezpieczenie pojazdu. Proszę bardzo. Dziękuję. Komenda Miejska Policji w Toruniu otrzymała motocykle, które umożliwiają szybką i sprawną reakcję w przypadku zdarzeń drogowych, a także łamania przepisów przez kierowców. Oprócz motocykli funkcjonariusze do dyspozycji mają także samochód terenowy oraz specjalistyczny radiowóz do obsługi zdarzeń na drogach, również zakupiony ze środków unijnych. Z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców i odwiedzających Toruń turystów miasto rozwija system monitoringu na Starówce i Bydgoskim Przedmieściu. Mam cię na oku. Tak teraz mogą powiedzieć pracownicy Centrum Zarządzania Kryzysowego w Toruniu, którzy dzięki unijnemu wsparciu monitorują miasto przez 50 nowych kamer. Dzięki środkom pozyskanym z funduszy europejskich, które pozwoliły na doposażenie wszystkich służb, widać wyraźny wpływ na stan bezpieczeństwa w naszym mieście.